Tytuł kursu: Roboty malarskie. Moduł: Rodzaje uszkodzeń powłok malarskich oraz sposoby ich naprawy. Temat: Naprawa tynków. Uszkodzony tynk zewnętrzny nie tylko szpeci elewację, ale traci również swoje właściwości. Opowiem, jak nakładać tynk oraz w jakich warunkach wykonywać tynkowanie, aby uniknąć uszkodzenia tynków. Potencjalnych przyczyn uszkodzeń tynków może być wiele. Na przykład uszkodzenie mechaniczne. Tynki zewnętrzne nie należą do materiałów o szczególnie dużej wytrzymałości, są więc podatne na uszkodzenia np. wskutek uderzenia twardym przedmiotem czy zarysowania. Lub niewłaściwy skład mieszanki tynkarskiej, który może być przyczyną słabej mrozoodporności zaprawy w warunkach zimowych. Naprawiając uszkodzony tynk, należy przede wszystkim ocenić jego jakość. Jeżeli powierzchnia wymagająca naprawy jest znacznie większa niż nieuszkodzona, warto rozważyć skucie całości i wykonanie nowego tynku na całej powierzchni. Mniejsze powierzchnie odspojone można uzupełnić. Aby uzyskać optymalny efekt, warto zastosować ten sam rodzaj mieszanki tynkarskiej albo mieszankę o podobnym uziarnieniu. W przypadku miejscowych napraw koniecznie należy ocenić przydatność pozostałych fragmentów powierzchni, np. przez dokładne opłukanie. Jeżeli stopień przyczepności budzi wątpliwości, tynk trzeba usunąć i wykonać nową warstwę. Mniejsze rysy i spękania najlepiej poszerzyć i również wypełnić tym samym materiałem lub materiałem o podobnym uziarnieniu. Przed wykonaniem powierzchniowej naprawy warto dowiedzieć się więcej na temat rodzaju poprzedniego tynku. Ma to wyjątkowe znaczenie w przypadku tynków renowacyjnych. Niedopuszczalne jest nakładanie warstwy o większej twardości i szczelności na powierzchnię tynku delikatnego, którego struktura jest być może wskazana dla danego obiektu budowlanego. Tynki renowacyjne mają za zadanie umożliwić swobodne odprowadzanie wilgoci oraz usuwanie nadmiernego zasolenia, często występującego w murach obiektów zabytkowych. Dlatego powierzchni takiego tynku nie można wzmacniać za pomocą nowej warstwy. Aby prace naprawcze były skuteczne, warto skonsultować się z producentem zaprawy i stosować zalecane technologie. Producenci dysponują odpowiednią wiedzą oraz zalecają określone technologie, nie mają jednak do końca wpływu na jakość wykonania. Wykonawcy natomiast powinni realizować pracę w odpowiedni sposób, przestrzegając reżimów technologicznych. Tynki ozdobne należą do elementów, które są bardzo trudne do naprawy, choćby dlatego, że muszą one być czasami wykonywane przez jednego tynkarza. Naprawy małych uszkodzeń tynku ozdobnego, tak żeby były mało widoczne, wymaga bardzo dużych umiejętności. Dlatego też uszkodzone tynki ozdobne trzeba zdjąć na całej powierzchni, wydzielonej z powierzchni ściany, np. pilastrami, gzymsami lub innymi trwałymi liniami rozgraniczającymi. Należy więc zbić ostatnią warstwę tynku na wydzielonej powierzchni i wykonać ją na nowo. Aby zapewnić dobrą przyczepność między starym podkładem a nową warstwą ozdobną, należy przy skuwaniu starej warstwy ozdobnej od razu nawilżać podkład, jak i zaraz przed samym narzuceniem nowej warstwy. Nowy tynk trzeba jak najbardziej upodobnić do starego. Nowe warstwy ozdobne wykonujemy tak samo jak przy nowych tynkach. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.